Witam, dzień dobry. Jacek Balkan to jest Motodziennik w Piątek. Zapraszam na program, ostatni w tym tygodniu. A dzisiejszy program to tradycyjnie informacje motoryzacyjne i owszem, ale z różnych stron świata. A dzisiejszy program zaczniemy w Polsce. Jakimś cudem na stronie Skody nie mogliśmy znaleźć pełnych cenników najnowszego modelu, czyli Rapida. Jednak od kilku dni ten pilnie strzeżony sekret przysyłają nam Państwo mailem. Podstawowa wersja to 48 tysięcy minus okolicznościowy rabat. O tym mówiliśmy. Jednak nas bardziej interesowały ceny czterocylindrowych odmian. Nie jest to tanio, jest drogo. Zwłaszcza jeśli uświadomimy sobie, co za takie pieniądze możemy dostać. Dla przykładu, auto z silnikiem 1.2 TSI o mocy 105 koni, a to już bardzo przyjemnie jeździ. Kosztuje 55 tysięcy w najtańszej wersji, ale nie ma tam ani klimatyzacji ani radia. Na kluczykiem trzeba celować w zamek, bo nie ma też pilota. Są tylko elektrycznie otwierane szyby z przodu. Wersja klimatyzowana i nagłośniona kosztuje 60 tysięcy. Za takie pieniądze dostajemy Skodę z segmentu B. Ma ona 105 koni i 4 głośniki i centralny zamek z pilotem. A w salonie Alfa Romeo za 60 tysięcy kupimy kompakta z segmentu Premium, czyli Juliette. hondzie Civic za 57 tysięcy nawet nie wspominamy i przenosimy się do Francji. Koncern Renault postanowił utrzymać przy życiu trzecią generację Clio, co bardzo nas cieszy, bo to świetne i tanie w eksploatacji auto. Nowy model został niedawno wyceniony, również w Polsce. Najtańsza odmiana kosztuje 40 tysięcy złotych. Stary już teraz można kupić za super cenę. Podstawowa wersja z 75-konnym silnikiem 1.2 kosztuje 34 tysiące złotych. Z dieslem 42 tysiące, a pewnie będzie jeszcze taniej. W przyszłym tygodniu zahaczymy pewnie kilka razy o targi motoryzacyjne w Brazylii, ale zajrzymy na nie również Dzisiaj, a to dlatego, że właśnie tam światło dzienne ujrzała przedziwna konstrukcja. Honda Fit, czyli po naszemu jazz, w wersji SUV. Bez napędu na cztery koła z silnikiem 1,5 mocy 115 KONI, do baku można nacić benzyny i alkohole tylowe, oraz z ceną z kosmosu. Auto wyceniono na równowartość 22 tysięcy euro. W Polsce za nieco tylko więcej można kupić nową Hondę CRV. A na koniec mamy jeszcze jedną ciekawostkę. Odkąd szwedzki świat techniki przewrócił na teście łosia Mercedesa wiele różnych redakcji na całym świecie. Stara się błysnąć na międzynarodowym forum. Forum wie za to, że powodzenie testu łosia w dużej mierze zależy od intencji kierowcy. Jak ktoś chce, to przewróci samochód nawet przy 60 na godzinę. Dlatego bardzo ucieszyła nas ta oto próba. Test łosia najnowszej Super Toyota GT86, która zresztą oblała. Kolejna porcja ciekawych motoryzacyjnych informacji już jutro po godzinie 14 w Radio Tok FM. Wtedy to opowiemy Państwu o tym samochodzie, który stoi za mną. Infiniti FX50 jeszcze dodatkowo z literką S. Naprawdę mocna bestia, która jest zaskakująco duża na zewnątrz i zaskakująco mała w środku. O tym, jak się jeździło tym samochodem i ile to auto pali. A przypomnę, że pod maską pracuje ośmiocylindrowy silnik. O tym opowiemy Państwu już jutro w Radio Tok FM, a teraz zapraszam na spotkanie z samochodem tygodnia. Jeszcze dużo, naprawdę dużo czasu minie, zanim auta skonstruowane za naszą wschodnią granicą będą cieszyły się w naszym kraju szacunkiem i poważaniem. O Ładach czy Moskwiczach najchętniej byśmy zapomnieli. Jednak w Związku Radzieckim był też produkowany jeden niezwykły jak na tamte czasy pojazd. Był to niemal całkowicie dziś zapomniany Zaporożec. Auto było dwudrzwiowym sedanem z czterocylindrowym silnikiem w układzie V. Silnik ten chłodzony był powietrzem, umieszczony był z tyłu i napędzał tylne koła. Prawie jak Porsche, prawda? Prawie, bo to V, a nie Boxer. A i mocy było Nieco mniej. Silnik 1.2 miał nieco ponad 40 koni. Produkcję rozpoczęto w roku 1962. Trwała ona aż do roku 1995. Przy czym przez cały czas nie zmodernizowano praktycznie nic. Nieco zwiększono tylko moc silnika, wymieniano również sukcesywnie o sprzęt, dopasowując elementy z łady. Zmodernizowana wersja ma również nieco inne lampy z tyłu. Wcześniejsze egzemplarze miały okrągłe, późniejsze prostokątne. Auto można było rozpędzić do 120 km na godzinę, czas potrzebny na osiągnięcie. Setki to ponad pół minuty, a zużycie paliwa prawie jak w Wodze. Po mieście było to około 10 litrów na setkę. Same zalety, prawda? A tak naprawdę to maleństwo ważące nieco ponad 800 kg ma długość dzisiejszej pandy. Pewnie zastanawiają się też Państwo, jak rozwiązano problem z ogrzewaniem, skoro silnik chłodzony wiatrem był z tyłu. Pomysł był dobry, lepszy niż na przykład w polskim maluchu, gdyż w Zaporożcu zamontowane było prawie Webasto, benzynowana grzewnica, która jednak zużywała sporo paliwa, ale ciepła oddawała mało. Dziś ten przedziwny samochód nadal jeździ za naszą wschodnią granicą. W Polsce jest praktycznie niespotykany. To, co było, poszło na żyletki. Ocalały nieliczne egzemplarze. Trudno je wycenić, ale wydaje nam się, że naprawdę ładny egzemplarz można kupić za 4000 zł. I na tym dzisiejszy odcinek kończymy. Kłaniam się pięknie. Życzę Państwu ładnej pogody w weekend i do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro.